urządzenie marki Magnum, model MIG 200 MMATIC Digital. Posiada w zestawie uchwyt do spawania metodą MIG-MAG typu MB15 o długości 3 metrów, uchwyt elektrodowy oraz uchwyt masy. W zestawie również znajduje się zestaw końcówek prądowych oraz szybkozłączka, godziówka do podłączenia gazu ochronnego. Urządzeniem MIG-200 MMATIC Digital możemy spawać metodą MMA, metodą TIG Lift oraz metodą MIG-MAG. Dodatkowo dzięki możliwości zmiany biegunowości możemy wykorzystać urządzenie do spawania bez gazu, czyli przy użyciu drutu samoosłonowego. Urządzenie możemy wykorzystać do spawania stali czarnej, stali nierdzewnej oraz drutu spawania. Dzięki ustawieniom synergicznym urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Ustawiamy prędkość podawania drutu w zależności od grubości materiału oraz średnicy wykorzystanego drutu. Pozostałe parametry dobierane są automatycznie przez urządzenie. My mamy możliwość doregulowania napięcia spawania w zakresie -20 plus 20%. Oraz możemy doregulować indukcyjność w zakresie plus 10, minus 10%. Regulacja indukcyjności wpływa na twardość łuku i przekłada się bezpośrednio na kształt spoiny. Ma to szczególne znaczenie przy spawaniu stali nierdzewnej bądź przy lutospawaniu, gdy chcemy uzyskać spoinę o optymalnym wyglądzie. Dodatkowo w trybie MIG-MAG możemy ustawić sobie dwutakt bądź czterotakt. W przypadku wykorzystania urządzenia do spawania metodą MMA możemy włączyć funkcję VRD. Funkcja VRD redukuje napięcie na biegunach do bezpiecznego poziomu, przez co użytkownik jest dodatkowo zabezpieczony przed przypadkowym parażeniem prądu. Funkcja szczególnie zalecana w rolnictwie bądź budownictwie. Po przełączeniu na metodę TIG Lift również możemy spawać w trybie dwutaktu bądź czterotaktu. Wykorzystując urządzenie do spawania metodą TIG Lift, należy zaopatrzyć się w dedykowany uchwyt, którego nie ma w zestawie. Uchwyt ten musi posiadać wtyczkę sterowania TIG. Aby spawać metodą TIG urządzeniem MIG-200 MMATIC Digital, należy nabyć opcjonalny uchwyt do spawania tą metodą. Jest to uchwyt dedykowany, musi być wyposażony we wtyczkę sterowania. Musi posiadać mechaniczny zabór gazu w rękojeści oraz przycisk do sterowania.